Uśmiech? Nie. Tak. Nie. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się z wami w sobotni poranek, w bardzo brzydką pogodę. Ty już żurawia zapuszczasz na ręce. Szaro, buro i musieliśmy niestety światło zapalić, pomimo że jest południe, więc wybaczcie za te żółtości na twarzy. Mamo, wręczę ci od razu opaskę, bo będzie ci potrzebna. Nie obrożę, tylko opaskę. O. Piękna jest. Tak, jak wiecie, bardzo często może nas spotkać sauté na twarzy. Ale dzisiaj to ma zamierzony cel. Mianowicie, przechodzimy do was z testem maseczek od firmy AA Kosmetyki. Bubble Mask, maski bąbelkowe. Ładne? Bardzo ładne. Czerwone to już ładne. Nie. Zaraz opowiem wszystko. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Ja zamówiłam je w Rossmanie, ponieważ tylko tam są dostępne. Są, z tego co wiem, na wyłączność. Próbowałam je zamówić przez stronę AA Kosmetyki i przekierowało mnie na Rossmana. Okej, okay. Była fajna promocja na nie z ósemaka za saszetkę. Zapłaciłam 4,90, zamknij oko. O, już. Więc w cenie bardzo dobrej, natomiast muszę wam powiedzieć, że spodziewałam się, że to będą maski w płachcie. Że będzie płachta, wiesz, te takie... Wiem. I będą bąbelkować. Natomiast to są zwyczajne maseczki takie płynne, które wsmarowujemy w twarz. I po chwili zaczyna się dziać magia na twarzy. Magia kina. Dobra, jaką sobie wybieram? Mamy tak, mamy dostępną... Czekaj! Mamy dostępną w czterech wariantach kolorystycznych i każda co innego robi, więc może nie sugerujmy się kolorem, czerwony, a działaniem. Mamy elastyczność i gładkość. Ja jestem elastyczna bardzo. Dobrze, ja mam za nagrany pewien moment, w którym ci się odrobinę o udo opieram i ten pisk, że ją łamię. Idź ty z tą twoją elastycznością. Oczyszczanie i energia. Jestem czysta. A energetyczna? Też. Nawilżenie i świeżość. Jestem świeżutka. Wygładzenie i nawilżenie. Tak, bo czerwona. No dobrze, słuchajcie. Tak, maseczka. Maseczka. Co to było? Dozownik odświeżacza powietrza. Maseczka składa się z dwóch porcji, więc akurat dla matki i córki. Obie mamy cerę już dojrzałą. Ale mamy bardzo różny rodzaj cery. Mama nie ma cery porowatej, ma bardzo ładną, gładką cerę, jeżeli chodzi tu o policzki. Natomiast ma zmarszczki, tu pod okiem i troszeczkę na czole. Mimiczna, ale i tak jak na swój wiek, słuchajcie, bomba, nie ma dużo tych zmarszczek. Pozazdrościć tylko. Ja natomiast mam zmarszczki mimiczne tylko na czole, za to jestem bardzo porowata. Mam przebarwienia na twarzy i dodatkowo bardzo często występuje u mnie świecenie w strefie T. Skórę mam bardzo wrażliwą, aktywną. Jak użyję nieodpowiedniego kosmetyku, to raz potrafię bardzo puchnąć. I łapię takie odczyny alergiczne na twarzy, do takich małych guzków aż podskórnych. Twarz mamy umytą. Tak. I dzielimy się maseczką, ale czekajcie, ja w ogóle jeszcze wam przeczytam, co ona według producenta ma robić. Tak? Czy ty chcesz czytać? Nie, nie chcę czytać, nie mam okularów. Poddaj się niezwykłemu doświadczeniu pielęgnacyjnemu z bąbelkową maseczką nawilżającą, wygładzającą AA Bubble Mask. Aktywny tlen w kontakcie z twoją skórą tworzy lekko musującą pianę, która delikatnie bąbelkuje, zwiększając swoją objętość, a jednocześnie zmienia kolor. Będziesz czarna na twarzy. Innowacyjna formuła antyox i detox stymuluje mikrocyrkulację i dotlenia skórę, zwiększając wchłanianie substancji aktywnych zamkniętych w maseczce. W efekcie twoja cera stanie się gładka, elastyczna i doskonale nawilżona. Powiedz bye bye odwodnionej cerze, utracie elastyczności, niejednolitemu kolorytowi. Czyli w sumie myślę, że do mojej cery i do twojej cery ta maseczka powinna być ok. No działaj.
Najpierw nakładamy tobie. Dobra? Dobra. Co ty dzisiaj taka smutna? Wyspowiadaj się tutaj naszym widzom. Czemu taka przygnębiona siedzisz? Co? Jestem co dzień taka. Tylko nie siedzę tu co dzień. Ale jestem co dzień. Ale przyznaj się, że listopad źle na ciebie działa. Weź jeszcze trochę podciągnij z czoła te kudełki. No właśnie, nie bardzo, wiesz co tam. Musisz ją mniej... O, już. No już. No ale musi pani. Się gdzieś się oprzeć. Pani, nakładamy, bo mi cieknie. Bo nie pachnie. Już zaczyna bąbelkować. Czujesz? Nie. Czyli nie czujesz. Aha. To zaraz poczujesz. Dzieje się magia. Maseczkę mamy zostawić na 2-3 minuty. Następnie wsmarować tę pianę jeszcze raz. Czujesz? Możesz otworzyć oczy spokojnie. Nie, bo tak fajnie. Tak miśka fajnie. Pyk. Mi się pospało. Ale przyjemne odczucie, prawda? Owszem. A zapach? Mi? Nie leci ci. To jest takie uczucie dziwne, jakby, wiecie, jakby spadało z twarzy. Absolutnie wszystko jest na swoim miejscu. Jak chcesz, możesz się zobaczyć w lusterku, jak cudownie wyglądasz. Zobaczysz na filmie później. O, to chodź. Jak ci się zapach podoba? Czy to jest wiśnia? Nie. A co to jest? A ja wiem. Pianka. Ale użymy? Ja nie wiem. Albo truskawka, albo wiśnia. Róża. Aha. A czekaj, nie. Ekstrakt z alg różowych. No to algi. Róża, no. Nie, algi to algi. Tylko różowego koloru. Aha. W ten sposób. No to takie mają właśnie jak... Ale taki... Kwiatowy faktycznie zapach. Taki trochę kwiat z owocem pomieszany. Kwas hialuronowy, olej arganowy i witamina E. Witamina E. Nie. Nie muszę się tu podrapać. Tu. Dobra, 2 minuty minęło, zatem ja ci ją wsmaruję jeszcze raz. Ciężko się ją wsmarowuje. Rusisz mnie. Ale co, zapach czy co? Dać ci wody? Już jest odkręcona trochę. Ale co, zapach za intensywny? Dla mamy zdecydowanie za intensywny zapach. I tak jak widzieliście, trochę Dobra, idź myj. Jak widzicie... Chciało mnie dziecko udusić. Nie skończyło się to dobrze. Chyba zapach dla ciebie zbyt intensywny i wywołał podrażnienie w oskrzelach. Ciekawe. W tych drogach chyba, nie o oskrzelach. Bo ty masz problem z tym kaszem i może po prostu zapach, te wiesz, oleje eteryczne. Czyli generalnie to jest kwestia prawdopodobnie tego, co u ciebie tam w organizmie gra, a nie maseczki. Zaraz wypróbujemy ją jeszcze na mnie. Jeżeli ja się też będę dusiła, no to oznacza, że jest problem. Nakładaj mi. Natomiast, to ja mam nałożyć? Tak. Natomiast jeżeli mi się nic nie stanie, to znaczy, że ty masz problem po prostu z... No, drogami oddechowymi. Tak. No, ale jest troszeczkę taki drażniący zapach, akurat tej czerwonej.
gardle drapie. No. Mnie to zaczęło dusić. Może nie każdy może. Mnie nie udusi oczywiście, broń Boże. Natomiast... Weź mi, wyciąg mi tutaj. Nie, to nawet w odległości przeszkadza. Tak? Nie tak jak na twarzy. To znaczy, ja powiem tak, no mnie drażni ten zapach. Ten zapach naprawdę jest zbyt intensywny i taka sugestia dla AA w przyszłości, jeżeli to jest produkt hipoalergiczny i dla skóry wrażliwej, to pamiętajcie, że takie osoby z alergiami bardzo często mają też problem z zapachami i z tym, co się wdycha. I bardzo prosimy o zmniejszenie intensywności zapachu takich maseczek, bo na nich wszystkich jest napisane skóra wrażliwa i skłonna do alergii, a jak mamy skórę skłonną do alergii, to bardzo często w organizmie też to siedzi i jesteśmy... No niekoniecznie, ale... No ale to jest dosyć częste, że jeżeli mamy alergie skórne, to takie zapachy również na nas źle działają. No, nie drażni, drapie mnie w gardle, ale nie tak, żeby wywołać kaszel, no ty masz ten problem. Kaszel, ale nie takie aż dbawienie, duszenie. No ty masz problem ze ślinankami, tak? Więc, no. A jak w ogóle cera po... Wiesz, ona była za krótko. Teraz nie, no teoretycznie no. Wytrzymałaś to, co powinno być. Tak? No to dotknij. No miła taka, no. Fajna. Tylko mówię, ten zapach jest absolutnie niepotrzebny. Jest za mocny. A nie masz uczucia ściągnięcia na twarzy. Jest takie leciutko, ale takie właśnie bym powiedziała fajne. Zdrowe. Tak, tak. Tylko właśnie ten zapach najgorszy. No jest intensywny. Przez to, że ten jest aktywny tlen i tutaj cały czas coś się dzieje, to te oleje eteryczne, które są na pewno w składzie produktu, cały czas też są aktywne i się... Ale to może mniej mów na razie, jak ja będę, bo już trzeba to rozmawiać. No jeszcze chwilkę, możemy pogadać jeszcze moment. Całym plusem tej maseczki jest to, że ona jest niesamowicie przyjemna na twarzy, tak, jak działa. Ona jest tak milusia, tak fajnie to bąbelkuje i to jest takie przyjemne, że warto wypróbować. Może wy nie będziecie mieć problemu z zapachliwością tej maseczki. A u nas to niestety działa tak, jak widać. No ale tobie nic. No bo ja nie mam kaszlu, ale drapie mnie w gardle. Drapie. No pachnie ładnie. Tak, zapach ma przyjemny, ale zbyt intensywny. Pewnie z daleka. No już wcieramy. A to się... Aha, bo tu wiemy, na czym to może polegać. No to zrobi się taka zwykła maseczka. Mm-hmm. Ja chyba troszkę za krótko trzymałam. Ale tobie się cera czerwona robi. Serio? Leciutko. Tak. To znaczy, no ale pamiętaj, że taka maseczka by miała czerwony kolor. Aha, i to myślisz, że dlatego? Tak, że to jest koloryt jeszcze maseczki. Jak zdejmiemy... Już nie miśka mnie po twarzy, teraz ty mnie miśkasz. No bo już, wiesz... Nie bąbelkuję. No dobra, kochani. Nie unosi się pewnie. To my spotykamy się za 5 minut, jak ja zmyję i z takim podsumowaniem i jakąś naszą oceną maseczek. Słuchajcie, jesteśmy już obie po użytkowaniu maseczek, jak ty, wizualnie. No chyba lepiej u ciebie niż u mnie, powiem ci szczerze. U mnie całkiem dobrze to wygląda, no, nawet nie jestem zaczerwieniona. Nie, a jest mocno wygładzone, naprawdę. Wiem. Zatem... Ta maseczka jest zdecydowanie bardziej dla mnie niż dla ciebie, ale wydaje mi się, że ta żółta, jak znajdę, to pokażę, co poleciała. Taka wstydliwa i nie chce się pokazać przed kamerą, ta będzie dla mamy. Ja już ją używałam, tak jak widać tutaj na tym załączonym obrazku. Poniedziałek. Dobra. Wypróbujemy. I ona jest oczyszczająca. Ale... I nie ma tego zapachu. A właśnie. W ogóle ona nie ma takiego intensywnego zapachu. Ta czerwona faktycznie mnie troszeczkę w gardło drapała. Ale tobie naprawdę bardzo zwygładziła pory, tak. Tu? Tak, zdecydowanie. Właśnie. Słuchajcie, pory są zminimalizowane. Tak. Więc myślę, że makijaż nałożyć na nią bez problemu. Ale czuję, że potrzebuję kremu nawilżającego. Jest takie uczucie ściągnięcia. No ja wiem, że te pory jakoś musiały się ściągnąć, zamknąć.
No tak, to było takie wymowne. Zatem, ta dla mnie na pewno. Dla ciebie nie, bo widzieliście, co się dzieje. Mamy jeszcze dwie. Wypróbujemy przy innych okolicznościach. Trzy mamy. Tak, trzy, ale no ta będzie dla ciebie zdecydowanie, no tak, bo ona nie pachnie. A te wypróbujemy też na tobie, tylko już będziemy dawać znać na fejsie lub na Instagramie, jak tam zadziałały u mamy i czy któraś nie dusi. Ta dusi. Ta dusi. No nie, bo tak. Ja mam kłopoty, więc nie znaczy, że maseczka jest zła. Ale skóra... Bo nie wiemy. A dotknij do skóry. Ja widzę. Ale nie, ja mam wrażenie, że jest szorstka. A ja wiem. Nie? Nie wiem, potrzebuję kremu, dlatego mam takie... No i dlatego tak się ściąga. Ale widzę różnicę. Ale to weź porównaj, moja jest szorstka. Nie, twoja nie jest szorstka. No to twoja też nie. Okej. No dobrze. Kontynuując, ja potrzebuję kremu, ty potrzebujesz kremu, idziemy się kremować. Ja maskę polecam. Czy ja polecam? Polecam, niech ktoś sobie wypróbuje, kto nie ma kłopotów z drogami oddechowymi. Ja mam, więc to... Dlatego myślę, że ta będzie najlepsza dla mamy i mama zaktualizuje informację, czy któraś maska po prostu jej przypadła do gustu i nie powoduje takiego podrażnienia dróg oddechowych. Bo jaką maseczka może być bardzo dobra, bo widzę po tobie. I myślę, że ta będzie dla ciebie też żółta. Ten obrysek pokazuje, a mam dużą. Ta żółta zdecydowanie będzie produktem dla ciebie, bo nie ma zapachu. Po prostu ją czuć trochę takim węglem, kurzem, ale tak nie tak, że ci gryzie w gardło. No to zobaczymy, jak to będzie działać. Czy zapach, czy maseczka, bo to też nie wiemy do końca. Myślę, że warto samemu wypróbować te maseczki i je wytestować i zobaczyć, czy działają na was. U mnie wizualnie bardzo dużo zmieniły. U ciebie zdrowotnie trochę nie siadło? No tak, no tak jak mówię, no każdy musi sam sprawdzić. Więc zachęcamy do sprawdzenia, szczególnie, że są w promocji na Rossmanie i można je kupić za 4,99. Więc są niedrogie. No nie. Jedna saszetka starcza na dwie aplikacje, na dwie buzie, takie ładne. Mama zaktualizuje informację, która maseczka najlepiej się sprawdziła na jej Instagramie, o którym zapomniała na śmierć, że istnieje i że trzeba coś tam robić. Nie zapomniałam, nie mam czasu. Prawdę trzeba mówić. Zapracowana emerytka. No a dzisiaj się już z wami żegnamy. Na razie, pa!